Bieżąca sytuacja kadrowa wygląda tak jak parę dni temu, czyli tu się nic nie zmienia, no, poza Pawłem Jaruszyńskim i Antonem Karaczanakowem. Pozostali są do gry, wszyscy są w treningu. Dziękuję. Proszę o zadanie pytania. Czy te mecze kuchenowe ze Szczepinią panu zaciemniły obraz zespołu, czy rozjaśniły? Nie, no... My nie będziemy wieśniżyli tymi meczami ze Szkendiją, to już trzeba z głowy wyciągnąć to wszystko, wyciągnąć oczywiście wnioski. Natomiast ani mi nie zaciemniły, ani nie rozjaśniły, no bo ja sobie zdawałem z tego sprawę, że nam jeszcze czegoś tam brakuje w tych meczach. Oczywiście to nie jest żadne tłumaczenie, bo my się nie powinni tego przegrać i uważam, to jest dla nas duży cios i bardzo bolesna porażka. Natomiast Liga to już jest coś innego i myślę, że w Lidze będziemy musieli pomału odrabiać to utracone zaufanie, krok po kroku, mecz po meczu, upiąć się w górę. Takie mamy zadanie. A jeśli chodzi o ten mecz najbliższy, już pan ma gotowy skład, czy jeszcze się... Mam już gotowy skład. Należał to właśnie tego, czy Bartosz Kapuska jest brany pod uwagę. Wygląda na to, że tak. Bartosz Kapuska jest brany pod uwagę, jest w 18 meczowej, natomiast... Jak to będzie wyglądało w niedzielę, trudno powiedzieć. No, trenuje już z nami od tygodnia. Oczywiście no, miał przerwę, nadrabia trochę teraz ten stracony czas. Natomiast jest 18, jutro jeszcze będziemy na zgrupowaniu rozmawiać spokojnie i będziemy w niedzielę decydować, co i jak. A przecież biegło transferem się dzieje, ma pan jakieś sygnały? Nie mam żadnych sygnałów odnośnie jego transferu. Zresztą ja w jego transferze nie uczestniczę, także. Nie wiem, ale na pewno pan ma jakieś tam... No nie, no, jeśli już są jakieś dywagacje czy coś, to myślę, że one się toczą poza mną, no bo ja z Bartkiem rozmawiałem, jeśli będzie coś na rzeczy, to on mi pierwszy powie, natomiast na chwilę obecną jest cisza, więc uznaję, że jeśli się coś dzieje, to na razie nic takiego, bym powiedział, no, wiążącego. Panie trenerze, chciałbym o Mateusza Szczepaniaka spytać, no on już trenuje z wami 2 tygodnie, na jakim on jest etapie i... Porównanie do reszty drużyny. Znaczy, no wiadomo, że no, trochę szkoda, że nie było go z nami wcześniej. Trenuje już z nami 2 tygodnie, natomiast zagrał tylko 45 minut gry kontrolnej z Garbarnią. To jest trochę mało, żeby tak nagle wskoczyć w ten zespół, ale myślę, że wygląda to coraz lepiej. Ja na tego opaka liczę. Jest w 18 meczowej. Myślę, że z Piastem dostanie szansę pokazania się. Chciałbym jeszcze o Piasta spytać, no bo oni też mieli wczoraj pucharowy mecz. Mieliście tam swoich wysłanników w Lidze? Tak, mieliśmy swoich wysłanników. Wiemy, jak ten mecz wyglądał. Natomiast jakie wnioski? No to już zespół te wnioski dostanie. No, ja się nie sugeruję akurat tymi wynikami meczów pucharowych, bo Liga później może być zupełnie innym odzwierciedleniem. Natomiast przegrali solidnym zespołem. Przegrali dość wysoko, no ale z tego, co przynajmniej my wiemy z obserwacji, to za wysoko. Natomiast niedziela to będzie zupełnie inne rozdanie. No, podejrzewam, że już w trochę innym składzie wyjdą na nas, więc jesteśmy przygotowani na Piasta dobrego, na Piasta groźnego, takiego zeszłego roku. Znaczy ja myślę, że to jest na pewno, no trudno powiedzieć, żeby ludzie, którzy decydowali oraz o prowadzeniu gry i o skuteczności czy wykończeniu akcji, tak jak Neszpor czy Wacek, no odchodzą i na pewno dla Piasta jest to spory ubytek, dlatego też sami jesteśmy ciekawi, jak ten Piast bez nich będzie wyglądał, no ale to też jest takie bym powiedział odzwierciedlenie tego, co się dzieje w polskiej piłce od dawna. Zespół awansuje do europejskich pucharów i traci 2 najlepszych, można powiedzieć, zawodników. No. I co ma w tym momencie powiedzieć trener Latar, skoro mu wychodzą 2 podstawowi ludzie, na których opierała się gra, prawda? Nie jest to łatwe. No. Tak, ja rozumiem pan o tym, że jakby nie chcecie żyć z tymi meczami pucharowymi, że o nich zapomnieć, ale pytanie, czy udało się po tych meczach od nich odciąć, czy jednak no... Było takie przygnębienie. No trudno, żeby nie było w drużynie przygnębienia, bo myśmy chcieli inaczej to rozwiązać i nie ukrywam, że chcieliśmy wczoraj grać w baku mecz, natomiast nie udało się. Przygnębienie było, ale mam nadzieję, szybko podnieśliśmy głowę, ale myślę, że ten dwumecz będzie z nami jeszcze długi czas ciągnął, mówię tak bardziej PR-owo, jeśli chodzi o prasę, bo nam się po prostu
wcale się nie ma co temu dziwić. Nam będzie trudno o tym zapomnieć, bo będzie się nam cały czas to przypominać. No ale niestety, sami sobie zgotowaliśmy ten los. Trzeba teraz po prostu zacisnąć zęby i pokazać, że my w piłkę grać potrafimy. O tym jestem przekonany. Panie trenerze, ja o lewego obrońcę chciałem zapytać. Czy tego widzenia od kontuzji Pawła Jędrzejskiego, czy w Krakowie jest bliżej pozyskania? No nie powiem teraz, że jest bliżej pozyskania piłkarza, bo rozmowy jakieś tam trwają. Mamy kandydatu, z którym prowadzone są rozmowy, ale to nie są łatwe rozmowy. I jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, to na chwilę obecną jest status quo i dysponuje tymi, którzy są w tym momencie. A propos, bo wygląda na to, że pan przysposobił teraz na lewą obronę DLU. Takie chyba będzie dłuższe rozwiązanie, czy... Uważam, że sobie poradzi na tej pozycji, to znaczy w Lidze Brazylijskiej grywał na lewej obronie i mieliśmy możliwość wyboru Kuba Wójcicki, można powiedzieć, i Luis, dwaj prawonożni zawodnicy, to niewielka różnica. Natomiast musimy jakoś w tej sytuacji jakieś awaryjne wyjście znaleźć i gra Huberta Wąkiewicza w Skopie to był tylko taki jednorazowy wyskok, bo my go od dłuższego czasu przygotowujemy na środek obrony, więc tu jest kwestia tylko wyboru między Didim a Kubą Wójcicki. Tak, zdecydowaliśmy, tego się trzymamy i zobaczymy na jak długo. No. Jeszcze chciałem zapytać o Damiana Dobrowskiego, bo dla niego to wiadomo, zagrał te dwa mecze w Lidze Europy, ale to będzie taki powrót w Ekstraklasie po długiej przerwie, jak on fizycznie i piłkarsko się po tym przerwie. Nie, no myślę, że już coraz lepiej jest. Oczywiście te dwa mecze trafił na taki, bym powiedział, specyficzny okres, bo pierwsze jego dwa mecze drużynie nie poszło i trudno się tak wchodzić, czy tam wraca się po jakimś dłuższym czasie do drużyny, ale dla niego każdy ten mecz to jest ważna rzecz. Myślę, że Damian już jest prawie na 100% przygotowany, wygląda dobrze motorycznie. Myślę, że tą grę już pomału zaczyna łapać, tą swoją taką, z której słynął, więc ja myślę, że już niedługo to będzie ten Damian, z którego pamiętamy z tych dobrych naszych występów. Panie trenerze, ja bym chciał spytać jeszcze o stoperów, bo w obu meczach ze Szkędią wystąpiły inne pary. W obu straciliście po dwa gole. Chciałbym spytać, czy dalej szuka pan rozwiązania wśród tych kilku stoperów jakiejś takiej optymalnej pary, czy udało się ją znaleźć? My cały czas szukamy jakiegoś tam optymalnego rozwiązania. No myślę, że już jesteśmy tego bliżej, natomiast będzie to zdecydowała dyspozycja. Także mamy czterech środkowych obrońców, którzy są gotowi do gry. Dwóch będzie grało, więc dyspozycja dnia, chwili, to jak to wszystko wygląda. Oczywiście oni muszą też poczuć pewność siebie, więc w niedzielę już postawimy na dwójkę, która miejmy nadzieję, że będzie grała dłuższy czas. Chciałem zapytać o tego pomocnika z Garbawy, testowanego Serafina, jaki jest jego status? Znaczy, trenuje z nami cały czas. Nie ukrywam, że ja bym chciał, żeby ten chłopak u nas został, bo to jest fajny młody chłopak, taki z potencjałem na grę. Oczywiście mówimy cały czas o przyszłości, no bo trudno mówić, że to jest chłopak teraz od razu do podstawowego składu. Natomiast no, kwestia teraz dogadania się z jego macierzystym klubem, czyli z Rakowem Częstochowa. Wiem, że jakieś rozmowy trwają, natomiast no, myślę, że po niedzieli będziemy mądrzejsi. Teraz się skupiamy bardziej na Piaście. A czyli generalnie taka szkoleniowa opinia jest na tak i... Tak, tak. Ja myślę, że to jest chłopak, który miałby szansę u nas się naprawdę rozwijać i tym bardziej, że jest u nas duża grupa zawodników jego rocznika, więc myślę, że byłoby im łatwiej i mielibyśmy taką fajną, bym powiedział, forpocztę na przyszłość tych chłopaków, no, którzy w przyszłości decydowali o grze Krakowi, bo to już jest naprawdę liczna grupa. Jeśli chodzi o Krzyśka Szewczyka, czy jest już ostateczna decyzja, że on zostanie na przyszłość? Znaczy nie, no jeszcze no okres transferowy praktycznie się dopiero rozpoczął. No, Krzysiek z nami trenuje, jak walory Krzyśka z nami i myślę, że będziemy chcieli zrobić tak, żeby on po prostu dostawał jak najwięcej szans grania. No, jeśli się jeszcze coś wydarzy, bo ja mówię, bo cały czas okres transferowy trwa, ja liczę tutaj do tego zespołu, jeszcze ktoś dojdzie. Jeśli ktoś dojdzie do przednich formacji, to wtedy będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby Krzyśka no, po prostu dać tam, gdzie będzie miał szansę na regularne granie, bo myślę, że dla niego gra w rezerwach, teraz w rezerwach jeszcze czwartoligowych, to już jest krok z tyłu. Tak jest moje zdanie, że Krzysiek to zdanie zna, bo cały czas na bieżąco rozmawiamy, więc spokojnie czekamy na rozwój sytuacji.